Niemiecki biznes zaniepokojony konfliktem Unia Europejska z Polską. Niemiecki biznes zaniepokojony konfliktem Polski z Unią Europejską. Włączenie Polski do europejskiego rynku wewnętrznego było sukcesem, którego nie wolno lekkomyślnie podważać, ostrzegają niemieckie firmy aktywne na wschodzie Unia Europejska. Niemiecki biznes z coraz większym zaniepokojeniem obserwuje konflikt między Brukselą a Warszawą dotyczący praworządności i zakresu obowiązywania prawa Unia Europejska w Polsce. Stowarzyszenie Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki w wydanym w środę 13 października 2021 oświadczeniu zwraca uwagę na bardzo bliskie powiązania gospodarcze Polski i Niemiec i ostrzega przed spekulacjami na temat możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Polska jest piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec na całym świecie. Polska, a także Węgry są poza tym ważnymi lokalizacjami dla inwestycji i innowacji ze strony niemieckich firm. Zainwestowały one w tych krajach prawie 56 miliardów euro i zatrudniają tam ponad 600 tysięcy pracowników. Wobec tego uważamy spekulacje o polexicie albo wyjściu Węgier z Unii Europejskiej za nieodpowiedzialne, czytamy. Historia sukcesu. Przewodniczący Komisji Oliver Hermes podkreśla w oświadczeniu, że Niemcy i niemiecka gospodarka jeszcze przed 2004 rokiem z dużym zaangażowaniem działały na rzecz członkostwa Polski i Węgier w Unii Europejskiej. Wierzyliśmy w sukces partnerstwa, otwartych granic i członkostwa obu krajów w europejskim rynku wewnętrznym. Nasze oczekiwania spełniły się z nawiązką. Tego sukcesu nie można lekkomyślnie ryzykować, napisał. Hermes dodał, że opóźnienia w rozdziale środków unijnych uderzają także w niemieckie przedsiębiorstwa w Polsce, bo współfinansowane przez Unię Europejską inwestycje są, od 2004 roku, ważnym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy. W gospodarczym i społecznym interesie rządy w Warszawie i Budapeszcie nie powinno tym grać, czytamy. Przewodniczący Komisji dodaje, że także Unia Europejska nie może mieć żadnego interesu w trwałym osłabianiu tych dwóch prężnie rozwijających się krajów członkowskich. Dlatego wzywamy obie strony do opanowania. W tej chwili powinno się stawiać na dialog i kooperację zamiast na postępującą konfrontację. Stowarzyszenie Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki istnieje od 1952 roku i reprezentuje interesy firm z Niemiec, działających w 29 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej, państw kaukaskich oraz Azji Centralnej. Autor Wojciech Szymański.